Mojito. Tiger nawet też jest mojito. Każda sieciówka ma mojito, to chociaż warka nie ma, super. Mojito? Limonka pięta? Siemano ekipa, witam was serdecznie tym razem. Mojito! Bo jakżeby nie mogło być dobrego energola bez smaku mojito, limonki, mięty? Okej, dobra. Wszystko jasne. Wszelkiego rodzaju duże brandy nie mają w swoim ekwipunku smaku mojito? Limonki, mięty? Dlaczego? Dobra, ich sprawa. My się zajmijmy tutaj warką energy. Tym razem ekskluzywnym towarem dla nikogo innego jak Żabki. Bo nie mogło być innych sklepów, naprawdę. Nawet kolorystycznie się dobrali, kurde. O co chodzi? Czemu nie może być jeszcze jednej dla Lidla? Dajmy na to, nie wiem, kurde, jagoda, cytryna? Bo wiecie, Lidl to jest niebieski i żółty. No trochę tam czerwonego, ale kto by tam o detale. W Żabce też było trochę czerwonego, to też zwiegili. I wypierdzielili w ogóle Żabę. Okej. Hehe, ja bym też zareklamował, co? Kurde, czekaj, jak by to mogło? Jak nie chcesz zaliczyć sajonarki, napij się z nami warki. Energii dostaniesz? Nie, inaczej. Energii kopa dostaniesz? Szybciej coś zrobisz i zaszalejesz. Ty kurde. Motto. Ale okej, skoro nie mam już nic do powiedzenia na temat tego konkretu, to powiedzmy może, który browar go wyprodukował? Leżajsk czy Warka? Patrząc na czego podacie przydatności, Warka. Czyli tam mieliśmy Leżajsk, a tu mamy już Warkę. Okej, teraz co? Skład jest strasznie podobny, tylko że są też inne soki. Jo pierdziele, ile soku w cytrusowych. Zacznijmy od początku. Soku jabłkowego 13,8%, cytrynowego 5,2%. Monster Aussie Style Lemonade miał 3%, a to ma 5,2%. Poprzednia miała chyba 4%. Limonkowy jeszcze 1%. Kurde! My tu mamy konkretny cytrynowy ten, ale i tak będę to rankingował z innymi energolami o smaku mojito. Bo jednak od mojito do cytryny jest jednak daleko. Tak jak od jabłka do kiwi, ale to już jest inna sprawa, okej? Dalej, jest ekstrakt z cytryny, o kurde, aromat limonki i mięty z innymi naturalnymi aromatami. Chmielu, mrożone szyszki chmielu, ekstrakt z chmielu, jest substancja słodząca, stevia. Dobra, jest stabilizator, jak ostatnio. A jeżeli chodzi o wartości odżywcze, w pół litra znajduje się 115 kcal, 0 g tłuszczu, 0 g kwasów tłuszczowych nasyconych, w sumie mógłbym powiedzieć w tym. Węglowodanów 29,5, w tym cukrów 22, białka 1,2 g. Znowu paradoks, że na 100 ml jest 0 gram, a tak w pół litra jest 1,2. Jak? Soli 0,8 g, biotyny 37,5 mikrograma, witaminy B6 1,5 mg. Witaminy B12 1,875 mikrograma, niacyny 12 mg, cynku 1,5 mg. Czyli w sumie tak jakby na to nie patrzeć, to są strasznie podobne wartości odżywcze do siebie. Musiałbym porównać wszystkie cztery warki, a nie chce mi się tamtych trzech spółki zdejmować. W sumie ostatnio, jak to montowałem, to nie pokazałem puszki. A puszka z czym się różni? Inne owoce, tym razem mamy zioło, bo mięta, wiecie, to jest zioło też.
naelektryzowane, na środeczku, nad napisem Warka. Zielony tym razem kolor, taki miętowy, limonkowy. Kto widział, ten wie, kto próbował, ten wie. Spróbujmy i my tego. Ja się dziwię, że jest czerwona zawleczka, a nie zielona. Okej. Aż prysło takie to kurde porządne. O, mięta. W 60%, tu już mogę powiedzieć w ciemno, 60% to jest zapach mięty. No a reszta to cytrusy, czyli typowe mojito. Bo jednak dobry drink mojito powinien pachnieć miętą. Nie powinno tam wyczuwać niczego innego jak miętę z domieszką limonki. Bo jednak wiecie, mięta to ma być taki pierwszy plan, jeżeli chodzi o zapach. I jak mówiłem kiedyś tam, jak testowałem Energola Mojito, są dwa typy Energola Mojito. Jest albo Energol czysty, albo zielony. Jest albo jak najbardziej naturalny, jeżeli chodzi o smak limonki z miętą, czyli wiecie, tam mięta, pierwszy plan, limonka, coś tam, albo może być full limonka i mięta, tylko orzeźwienie. Ja preferuję ten drugi typ. Miałem mówić, że nie zdziwię się, jak będzie zielony kolor. No kurde. Co ja mam to kurde wstrząsnąć, żeby się lepiej pieniło? Już kurde, ten pamiętny. Co ja tam zrobiłem, że to się pieniło tak? Nawet nie przechylałem, bo przechylanie to jest w ogóle wzbrojone, jeżeli chcielibyście mieć piankę. No ale kolorystycznie taki mglisty, limonkowy kolor. Mojito, jak się patrzy, co nie? No ja powiem tak, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o kolor, a jeżeli chodzi o smak. Jeżeli to będzie dobre mojito, to może nawet przebić ananasa marakuje. Fantasy fruit to może przebić, mango i cytrynę też może przebić. Miejmy nadzieję, że to będzie dobre mojito. Wymieszane z piwem, ale Lech też ma w swoim arsenale smak mojito. Całkiem niezły, ale jednak kurde tam się wybija bardziej piwo bezalkoholowe. I to jest dobre mojito. Trudno jest spierdzielić takie co. W sumie to mi bardzo przypomina starego Blacka Samuraja. Nie Samuraja, kurde, Blacka Mojito. Samuraj to jest przecież mango. Starego Blacka Mojito, kurde, w czarnej puszce z zielonym napisem. Teraz jest ten Black Cannabis, którego ja jeszcze nie zdążyłem przetestować. Brawo, Scytar, brawo. No kurde, nie mogę się chwycić z siostrą tak idealnie. Bo wiecie, chcę to porównać, bo wiecie, Black Cannabis, Black normalny. To jest naturalny z domieszką konopi, a tu taki naturalny full wypas. I ja jakoś muszę to kurde połączyć. No. Jak na pewno wypijecie i przełkniecie, pierwsze co was zaatakuje to mięta. Jak przy normalnym mojito. Najpierw dostajecie taki soczysty, miętowy cios. I to, nie, i to jeszcze nie taki jak z gum do rzucia. To jest taki bardziej naturalny, bo jednak tam wiecie, jest to bardziej słodka mięta, jeżeli taka. To ja już wolałbym kurde właśnie o tych. Właśnie te gumy o smaku mięty pieprzowej, bo tam kurde można poczuć miętę i to porządnie. Tak tutaj nie, tu jest po prostu taki pomiędzy. Pomiędzy właśnie tymi peppermint, a właśnie tą normalną mint, tymi gumami. I potem to ustępuje i dostajecie przyjemny cytrusowy smak.
I to mi naprawdę bardzo przypomina Blacka Mojito. Starego, kiedy kurde była pierwsza liceum, chodziliśmy do Żabki i właśnie on tam był. Ileśmy tego wypili? W małych puszkach oczywiście. Bo tam głównie blaki były w małych puszkach, dłużej to były kurde te full wypas, czyli wiecie, Ice Candy, Samuraj. Samuraj wtedy smakował strasznie podobnie do El Mango. Ale czy by to przebiło ananasa marakuje? Nie powiedziałbym. Naprawdę zakochałem się w tamtym smaku. Jest mi żal, że on jest tak nisko, ale kurde. Są jednak lepsze smaki, według mnie. Jeżeli chodzi oczywiście o tropikalne, ale teraz przejdźmy do kwestii mojito. No, na razie przetestowałem Max Forza. Mam jeszcze Blacka, Engina, kurde, i jeszcze wiele tych energetyków o smaku mojito. A na razie mam tylko ten jeden, jedyny Max Forza i... Uwierzcie mi, ta wareczka jest o wiele od niego lepsza. Jeżeli szukalibyście naturalnego smaku mojito, czyli wiecie, nie takiego alkoholu, po prostu naturalnego smaku wody z cytryną i z miętą. Jak mama wam to robiła, to możecie sięgnąć po Max Force, ale jeżeli chcecie wydupcone mojito w górę, to poleciłbym to. Nie wiem, jak to jest teraz z Blackiem, bardzo dawno go nie piłem. Mam tę nową puchę, już wtedy smakował całkiem podobnie, ale jednak to nie było to. Chcę jednak wiedzieć, jak jest teraz z Blackiem Mojito, ale to już przy okazji innego testu. Nie czuć piwa, lekko goryczkę może, ale nie czuć piwa, nie czuć, że to jest aż tak bardzo przesadnie słodkie. Nie, dla mnie to jest numer jeden. Ta limonka jest, kurde, takim fajnym przełamaniem tej mięty. Jest czuć trochę jeszcze cytryny. W ogóle nie czuć soku jabłkowego. Dobrali tak mocne smaki, że nie czuć tak naprawdę tego soku jabłkowego, który w wielu przypadkach mógłby zepsuć kompletnie Energola, Izotonika i tak dalej. Jeżeli to dobrze wiecie, to oczywiście piszcie, bo naprawdę zepsuty został pierrot, niemiłosiernie. Ja to dobrze, kurde, wiem. Fajnie, że nie jest tutaj aż tak bardzo postawione na sok jabłkowy, na intensywność smaku. Może kiedyś wareczka postanowi wypuścić jakiś jabłkowy smak? Jabłkomięta? O kurde, to by był kozak. Ale okej, według mnie to by było na tyle. Nie zawiodłem się jeszcze do tej pory na wareczkach Energy. Kurde. Naprawdę bardzo dobry towar. Czekam na jeszcze więcej smaków. Kurde. A jakbym to teraz tak miał powiedzieć, co będzie kolejne? Nie wiem, może frugo? Bo jednak, kurde, stoją trochę te frugo. Muszę się już nimi zająć. Żal też patrzeć, że nie mam tych frugo w dużej puszce. Jest tam smak mojito, jest tam smak właśnie tej czereśni i jest tam smak właśnie jeszcze poziomki, ale mam też smak poziomki tym w małej puszce. To co, wywalić ten smak w małej i dać w dużej? Jeszcze się zobaczy. Na razie mam tego sporo. Nie planuję jeszcze żadnego wyjazdu i tak dalej. Więc co? Widzimy się następnym razem. Ja jestem naprawdę zadowolony. Kto próbował, niech da mi znać, jak wy odczuwacie, czy warka Energy będzie jeszcze rozwijana. Bo jak dla mnie, każda jedna jest spoko. W sumie jeszcze nie kończę, jeszcze ranking. No i, ale no co ja mam tu rankingować? Na dole na razie mango cytrusy są spoko, ale jednak nie tak bardzo, żebym je pił na co dzień. Dalej mamy tu Fantasy Fruits. Ta marakuja naprawdę... Jeżeli marakuja jest lepsza od mango, to oznacza, że kurde naprawdę jest konkret.
Tu bym postawił drugie miejsce, bo jednak ananas marakuja mi o wiele bardziej podpasował. No, i można kończyć. Jeżeli szukacie konkretnego smaku, w ogóle nie piwnego, mojito, jak za starych dobrych czasów Black Mojito, wiecie, hektolitrami się piło, to proszę bardzo, macie ten konkret. Widzimy się następnym razem.